Dzień dobry, tu ja mówię. I w pierwszych słowach mojego listu od razu chciałbym wyrazić głęboki entuzjazm w przeciwieństwie do tych, którzy na siłę zaklinali rzeczywistość przez dłuższy czas, bo mieli z tego odpowiednie profity, nie tylko finansowe. Otóż, proszę Państwa, się strasznie cieszę, że praktycznie każdego dnia muszę poszukiwać jakiegoś tematu, żeby Państwa uwagę przykuć i zatrzymać Was przy ekranach telewizorów. To jeszcze nie i w ogóle nie, kompletnie nie moja bajka. Ja do tej telewizji internetowej to miałem przez dłuższy czas opory, no ale dziecko mnie namówiło. No i słusznie, jak się okazuje, ekranów komputerów i telefonów. A mianowicie, proszę Państwa, rozpalanie wszelkiego rodzaju emocji związanych z pomorem, czy też konfliktem na siłę, rozpalanie, podkreślanie w tych miejscach, gdzie jest konieczne zwrócenie uwagi i poświęcenie kilku słów temu, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. No ale proszę Państwa, życie toczy się dalej. To bardzo dobrze, że nie mamy, że pewne tematy, trudne tematy, które nas kosztowały sporo zdrowia i pieniędzy, przycichły, no ale jak wspomniałem, życie toczy się dalej i w tej chwili życie toczy się w wiadomym kierunku i tym kierunkiem jest kampania wyborcza. Aktualny temat, najbardziej palący i gorący, to jest, proszę Państwa, grillowanie Mentzena, nomen omen. Jak musicie wiedzieć, proszę Państwa, że w telewizji zaczyna się pojawiać temat aborcji albo bicia dzieci, ewentualnie wszystkie prawa mniejszości związane z rozmaitymi grupami, które być może i są mniejszością, ale jeżeli chodzi o posiadanie władzy i pieniędzy, to mają zdecydowaną większość, no to w takich okolicznościach zawsze mamy do czynienia z kampanią. To są tematy, które wracają non-stop. Że teraz się wywleka jakaś tam wypowiedź przed iluś lat Mentzenowi i jest oczywiście nagonka na Mentzena, który chce katować dzieci. A tymczasem, proszę Państwa, świat polityki, świat elektoratu jest niezwykle prostym, żeby nie powiedzieć prymitywnym światem. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o takim opisie przebiegu zdarzeń związanych z władzą Donalda Tuska. Jak to wyglądało od kuchni? Otóż jego ten główny playmaker od PR-owych sztuczek, Ostachowicz, już nie pamiętam, jak go się tam nazywał, ma bardzo prostą metodę. Za nasze pieniądze zlecał, proszę Państwa, rozmaitego rodzaju badania, które miały być później procedowane w Sejmie. No na przykład, pamiętacie Państwo słynną sprawę z kastrowaniem chemicznym pedofilów? No to odbyło się to właśnie na takiej zasadzie, że tam 60, 70 czy 80% społeczeństwa oczywiście krzyczało, ja bym takich kastrował. Tusk poleciał populizmem, nazbierał punktów. To samo było z walką z kibicami w tym czasie, gdy kasował OFE, z kibolami, czyli z chuligaństwem. Po raz 57 i tysięczny mówiono o tym, w jaki sposób sobie poradzić z kibolami, no to Tusk wywołał wojnę z kibolami. PiS ma inny patent na mieszanie w głowach wyborców i generalnie jest to, proszę Państwa, są to programy socjalne, czyli państwo, tak zwane państwo opiekuńcze, no tutaj część z Państwa się od razu obrazi, że to nie żadne opiekuńcze, tylko socjalistyczne i komunistyczne. No jak zwał, tak zwał. Natomiast przekładając to na realia społeczne, wygląda to tak, proszę Państwa, że jeśli władza w cudzysłowie daje, bo to oczywiście tutaj liberałowie mają rację, że tu nic samo z nieba nie spada, no to większość społeczeństwa zdecydowanie nie jest temu przeciwna. Mało tego, nawet ci, którzy nie głosują na PiS, albo są śmiertelnymi wrogami PiS, i tak sięgają po 500+, i tak sięgają po 13 czy 14 emeryturę i oczywiście gdzieś tam głęboko w zakamarkach własnej duszy i świadomości są z tego tytułu zadowoleni. Więc proszę Państwa, po raz nie wiem który zresztą,
Powtórzę, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że obecna władza sobie po prostu trzecią kampanię kupi. Jeśli mówimy o 700+ zamiast 500+, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Proszę Państwa, w realiach naszych finansów publicznych, jakbyśmy wydawali po 200 parę miliardów na tarcze te covidowe, no to co to jest dołożenie tamtych kilkudziesięciu, bo to chyba gdzieś tyle wyjdzie rocznie po to, żeby utrzymać władzę. To jest, proszę Państwa, żaden wydatek. Jeżeli chodzi o cenę paliwa, czyli diesla na przykład poniżej 6 zł, to nie jest, proszę Państwa, żadna abstrakcja. Ja sobie przed tym nagraniem sięgnąłem do źródeł i wiecie Państwo, jaki mamy stan w tej chwili? Mamy stan w tej chwili taki, że baryłka ropy kosztuje mniej więcej tyle, ile kosztowała, gdy diesel był poniżej 6 zł, a dolar kosztuje mniej więcej tyle, ile kosztował, kiedy diesel był poniżej 6 zł. Tu i teraz, jakby Obajtek zrobił diesla po... Ja wiem, jakieś 5,60, 5,70 mniej więcej takie ceny były te archiwalne, o których wspomniałem, to nie tylko by na tym nie stracił, ale ciągle by, proszę Państwa, zarabiał, oczywiście odrzucając te wszystkie czary mary, że to jest cykl, że coś tam, że oni kupili wcześniej, a później muszą zarobić więcej, żeby to nadrobić tamto, co po drodze stracili. Normalny rachunek ekonomiczny, czy nawet normalny rachunek matematyczny wskazuje, że w tej chwili spokojnie paliwo mogłoby być po 6 zł, a że nie jest, to jest tylko i wyłącznie decyzja polityczna, którą w odpowiednim czasie będzie można spokojnie podjąć. No ktoś powie, no dobrze, ale mogą się zmienić realia ekonomiczne. Proszę Państwa, nawet jeśli się zmienią realia ekonomiczne, to Orlen ma tam coś ponad, czy pod 100 miliardów zysków. Przepraszam, to może sobie pozwolić na różne rzeczy, nawet na to, żeby przez jakiś czas, czyli w tym najbardziej gorącym okresie kampanii, sprzedawać paliwo po kosztach, czyli na tym nie zarabiać, ale są ludzie, którym zależy na tym, aby ta władza się otrzymała, a Obajtek na pewno należy do ścisłej czołówki, więc nie widzę tu żadnych przeszkód. Proszę Państwa, nie na moje oko, nie na moją intuicję, ale wręcz na moją gwarancję będzie jakieś 700+ albo inny ruch socjalny w tym kierunku spektakularny, bo taki ruch PiS musi wykonać, bo 500+ na nikim już nie robi wrażenia. Będą ruchy związane z obniżaniem kosztów życia w tych najważniejszych sferach, a paliwo to jest taki idealny przykład, bo można to zrobić no, jednym podpisem i za pomocą decyzji jednego człowieka, to znaczy dwóch. No, pierwszym jest Kaczyński, drugim jest Obajtek, a właściwie za decyzją, decyzja jednego człowieka, a wykonanie drugiego człowieka, czyli decyduje Kaczyński, wykonuje Obajtek. I tak, proszę Państwa, będzie wyglądała ta kampania. Natomiast po stronie opozycji będziemy mieli miotanie się między obiecywaniem też socjalistycznych złotych gór, czy socjalnych złotych gór, a trzymaniem się z własnego stanowiska, które gwarantuje pewien procent głosów, ewentualnie jeszcze może parę punktów przyłożyć i dołożyć, jeśli konkurencja zacznie przeginać. I dokładnie to, proszę Państwa, robi w tej chwili Konfederacja, która ze wszystkich partii opozycyjnych prowadzi najbardziej racjonalną politykę. O dziwo, bo zawsze mieli z tym problemy. I to, że teraz się cytuje Mentzena na 1000 różnych sposobów i gruluje się go na kilkadziesiąt, to jest tylko i wyłącznie plus. To jest tylko i wyłącznie atut dla tej partii, która ma problem z przebiciem się do mediów mainstreamowych, bo ani TVN, ani TVP ich jakoś specjalnie nie zapraszają, a dostają po grzbiecie oczywiście i od PiSu, i od PO, czyli jak oni to nazywają, bandy czworga, no bo jedna i druga partia na zyskiwaniu przez Konfederację głosów traci. No jeśli tylko Mentzen nie stanie się Korwinem Mikke i czy nie udźwignie tego ciężaru, zacznie panikować, zacznie rzeczywiście opowiadać jakieś niestworzone głupoty, no to część tego elektoratu, który pociekała od PO i Hołowni, od niego też ucieknie, bo to jest elektorat liberalny, ale nie
nie w znaczeniu konserwatywnego podejścia do życia, tylko liberalny w znaczeniu gospodarczym. I to jest tak naprawdę główny zysk w tej chwili Mentzena. Jeśli będzie ukierunkowywał swój przekaz na bycie antypis, czyli antysocjalistą i antypo, które do socjalistów z PiS-u się próbuje, które z socjalistami z PiS-u próbuje się ścigać, to swoje ugrają. Generalnie, proszę Państwa, mnie tu nic na pewno nie zaskoczy i myślę, że po dzisiejszym odcinku Państwa też nic nie powinno zaskoczyć. Wszystko będzie przebiegało według tego scenariusza. PiS będzie kampanię kupował, największa partia opozycyjna będzie się miotać, bo nie ma nic do zaproponowania. Takie babciowe 1500 w ustach Tuska jest kompletnie niewiarygodne. Ono powoduje, że nie przepływa elektora z PiS-u do PO, co jest oczywiście mało realne, a wręcz niemożliwe. Jednocześnie PO traci elektorat na rzecz Konfederacji. Lewica będzie dbała tam o swoją działkę, czyli będzie leciała tym przekazem moralno-obyczajowym, pseudomoralno, ale generalnie obyczajowym i to wszystko, proszę Państwa, co nas czeka. No i to jest trudny czas dla takich gadających do internetu jak ja. Ja nie mam zielonego pojęcia, o czym będę opowiadał. Może jakieś przygody z dzieciństwa będę Państwu relacjonował, ale jakoś specjalnie się nie martwię, że czeka nas dość nudny okres po tych wszystkich burzliwych czasach. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Będzie 700+, będzie diesel po 5 zyla i tam jeszcze z jakimiś drobnymi, bo to jest, proszę Państwa, polityka i to w najgorętszym kampanijnym okresie. A kto będzie umiał korzystać z własnych predyspozycji, z własnych możliwości, z własnych talentów do przekonywania elektoratu w tych niższych progach, niższych partiach, tak jak gdzie tam się znajduje Lewica, Konfederacja czy Hołownia, kto będzie to robił? Tutaj naprawdę zadziała wiarygodność, bo to będzie, ta część elektoratu to jest taka, to jest taki elektorat polityczny, który szuka jakiejś atrakcji, szuka jakiegoś prawdziwego przekazu, ale szuka przede wszystkim jednolitego przekazu. Jeśli ktoś jest liberałem, to będzie głosował na liberałów, jeśli ktoś jest tęczowy, to będzie głosował na tęczowy, a kto nie wie, co ma ze sobą zrobić, to będzie głosował na Hołownię z Pawlakiem. No i proszę Państwa, to się chyba nazywa w języku młodzieżowym spoilerowanie, a kiedyś to się nazywało opowiadanie zakończenia filmu gdzieś tak na początku. No i jeszcze była taka akcja z moich przynajmniej czasów, gdzie była powtórka, tak zwana retransmisja meczu, a żona potrafiła powiedzieć, że idź wynieść śmieci, nie ma co oglądać i tak przegrali. No i tyle, proszę Państwa. Tak, nas czeka przyszłość nudna, ale będziemy sobie jakoś uatrakcyjniać. Może nie na siłę, ale korzystając z rozmaitych inwencji, inspiracji, może przyroda przyjdzie z pomocą. No dzisiaj 5 żurawi widziałem. Chcielibyście Państwo posłuchać o 5 żurawi na polu w Biskupinie? Jeśli tak, to zgłoście w komentarzach takie prośby. Dziękuję za uwagę.